Serdecznie witam i bardzo dziękuję za to powitanie. Od razu uprzedzę, że temat nie będzie aż tak szeroki, bo mamy tylko 35 minut. Ja jestem z natury analitykiem, a nie syntetykiem. A temat dotyka spraw łatwej, bo dotyka naszej. Takiej i głębokiej teologii i mistyki właściwie chrześcijańskiej. Dlatego ograniczę się jedynie do drzewa życia. Drzewa życia, które często jest nazywane drzewem poznania dobra i zła albo drzewem życia i śmierci. Także ta tematyka będzie nam jakby przez cały czas towarzyszyć. Drzewo. Z tego obrazu to element łączący ze sobą dwa dramaty. Za chwilę będziemy też uczestniczyć w przedstawieniu teatralne jest zawsze przedstawieniem dramatycznym. Drzewo w sztuce, zwłaszcza w tym wymiarze drzewa życia, przedstawia nam zazwyczaj dramat ludzkości. Dwa dramaty rozgrywające się w prehistorii biblijnej i dramat rozgrywający się na początku naszej chrześcijańskiej ery. To dramat nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga, streszczający się w słowach non serviam, i dramat posłuszeństwa, streszczający się w słowie fiat: Niech mi się stanie według słowa twego. To dramat grzechu pierworodnego i dramat odkupienia. Dramat pierwszej Ewy, naszej pramatki. I dramat drugiej Ewy Maryi, naszej niebieskiej matki. W obu dramatach odgrywa zasadniczą rolę drzewo. Drzewo łączy ze sobą te dwa dramaty. Drzewo, które przedstawia ten nieznany mi bliżej hiszpański y, artysta, y, na przestrzeni wieków różnie nazywano. Pierwsza jego nazwa to drzewo poznania dobra i zła. Czym jest to owo drzewo poznania dobra i zła? Niewątpliwie jest pewną tajemnicą, tajemnicą naszej judeo-chrześcijańskiej wiary i tradycji. Jeżeli teraz patrzymy na ten niezwykły obraz, to widzimy w nim pewien element nieskończoności, choćby w formie koła, kiedy popatrzymy na jego koronę. Koło nie ma zawsze początku, ani końca, i właściwie jest symbolem nieskończoności i wieczności. Ale drzewo z obrazu ma również elementy skończoności, choćby w linii pnia, ale i dwóch kwadratów wpisanych wewnątrz tego koła. Kwadrat to symbol ludzkości i stworzonego świata. W tym drzewie jest jakaś doskonałość i piękno, ale zarazem jakieś czające się zło, symbolizowane przez węża i nadgryzione jabłko. Opowiedzmy zatem sobie, co mówi Biblia o tym drzewie. Zanim jednak to uczynię, w kilku słowach musimy się odwołać do początku naszego stworzenia. Jak to pięknie ukazuje chociażby ta romańska mozaika z katedry w Monreal na Sycylii, Bóg stwarza człowieka na swój obraz i swodo, swoje podobieństwo. Oblicze Boga to oblicze Chrystusa, oblicze Chrystusa to oblicze Adama, pierwszego człowieka. Bóg zasiada na kuli, symboli doskonałości. Adam zasiada na półkuli, co ma wskazywać, iż jest tylko najdoskonalszym ze stworzeń, ale także ma w sobie coś z nieskończoności i boskości. Więcej, jest bytem nie w pełni dokończonym, jakby zatrzymanym w połowie drogi. Bo proces naszego stwarzania i tego, kim w ostateczności będziemy, nadal trwa i ma w tym udział także i nasza wolna wola. Bardzo lubię malarstwo ukraińskiej artystki Luby Jacki, która łączy w sobie uproszczenie ikony z nowoczesnością. Trochę jak nasze polskie malarstwo Jerzego Nowosielskiego, który także kończył naszą szkołę PR w Krakowie. Ten obraz ukazuje prawdę, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to tchnął w niego ducha, czyniąc go koroną całego stworzenia. Jednak Bóg uczynił coś znacznie więcej wobec człowieka, mianowicie ograniczył swoją wolność, aby obdarzyć nas swoją wolnością. Człowiek, jak poucza święty Paweł, został wezwany do wolności. I to od samego początku swego istnienia. Wolność to podstawowa. Podstawa godności naszego człowieczeństwa. Jednak wolność to łaska, to dar, który jednak łatwo utracić. Wszyscy zatem wolnymi się rodzimy, możemy wybierać, ale nie zawsze są to proste wybory. Każdy z nas przez nierozważne decyzje bardzo łatwo może na nowo popaść w niewolę. Bo są na świecie siły potężniejsze od człowieka, które chcą go sobie podporządkować. Dlatego jedynym gwarantem naszej wolności jest Bóg, który nas tą wolnością obdarzył i niczego nie zrobi, aby nam odebrać tą naszą wolność, gdyż musiałby zaprzeczyć samemu sobie. I kiedy człowiek znajduje się w bliskości Boga, czyli żyje w łasce, może być prawdziwie wolnym i szczęśliwym. Jednak nawet ta bliskość Boga i Jego łaska nie odbiera nam naszej wolności. Sprawia tylko, że nie jesteśmy niczym przymuszeni do wyboru tej czy innej opcji. Dramat pierwszych rodziców, a z nim każdego z nas to dramat wolności i zniewolenia. Aby lepiej uzasadnić to, co mówię, posługuję się tutaj grafikami Williama Blake'a, takiego pre-, pre E, e, takiego angielskiego malarza, który, który, który właściwie jest ojcem romantyzmu. Bóg i Pan i król całego stworzenia na początku człowieka stwarza jako istotę wolną i daje mu możliwość wyboru, jak tutaj widzimy na tej grafice, kiedy jedną dłonią wskazuje na niebo, gdzie jest tron Boga, i drugim, drugą dłonią na drzewo poznania dobra i zła, gdzie kczycha odwieczny wróg wąż. Jako istota wolna człowiek może wybrać dobro i zło pokochać Boga, jak On nas pokochał, albo, albo Go po prostu odrzucić. Na grafice Williama Blake'a wszystko jest idealne. Adam i Ewa, ogród rajski. To przecież jeszcze neoklasycyzm panował w tym czasie, kiedy William Blake malował te swoje grafiki do raju utraconego Miltona. Obraz przedstawia sytuację człowieka przed grzechem pierworodnym, zaraz po zakończeniu stworzenia, kiedy Bóg widział, że wszystko co stworzył było dobre. A o samym stworzeniu, stworzonym przez siebie człowieku powiedział, że był bardzo dobry. Od samego początku Bóg w sposób szczególny traktuje człowieka. I to widzimy właśnie w tym opowieści w pierwszym rozdziale księgi, w pierwszych rozdziałach księgi rodzaju kiedy Bóg jest dosłownie na wyciągnięcie ręki dla człowieka. Z dalszych ksiąg objawienia dowiadujemy się, że Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości. Uczynił nas wolnymi, abyśmy w jego miłości odnaleźli naszą własną miłość. A ponieważ do miłości nie można nikogo przymusić, miłość jest zawsze darem. Dlaczego uczynił Bóg człowieka jako istotą wolną? i duchową. Na akwaforcie w Lejka widać, że pierwszym rodzicom dosłownie niczego nie brakuje. Owoce im same wchodzą w dłonie. Krzewy rosną tak, aby były wygodnym siedzeniem dla Adama, a zwierzęta i ptaki umilają im pobyt w raju. Kochający Bóg chce bowiem obdarować szczęściem tych, których kocha. Przeciwnik Boga, czyli szatan, zbuntowani anioł, bo aniołowie także mają wolną wolę, za karę, za nieposłuszeństwo Bogu zostaje strącony na ziemię wraz ze swoimi zastępami. Szatan, będąc na ziemi, postanawia przybrać postać węża i skusić pierwszą niewiastę i jej męża, aby jak on sprzeciwili się Bogu i spożyli owoc z drzewa zakazanego poznania dobra i zła. Wmawiając Ewie, że dzięki temu ludziom otworzą się oczy i jak Bóg będą znali dobro i zło. A mówiąc językiem Biblii znać, to znaczy decydować. To oni będą decydować, co jest dobre, a co jest złe, a nie Bóg, jak to ma do tej pory miejsce. Uwierzyła Ewa szatanowi, Boga uznając za kłamcę. Uwierzył Adam Ewie. Zerwany owoc nie zmienił zasady o tym, kto decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Ale sprowadził tak, jak ostrzegał Bóg, cierpienie i śmierć na ludzkość. Bo Bóg zawsze jest prawdomówny, a jego nakazy czy zakazy są jedynie dla naszego dobra. Po zjedzeniu owocu z drzewa, poznania dobra i zła, pierwsi rodzice spostrzegli, że są nadzy. Konsekwencja grzechu najczęściej przez nas jest odkrywana dopiero po fakcie, kiedy już jest za późno i nie da się cofnąć czasu. Wstyd. To pierwsza konsekwencja. Cierpienia to druga. Śmierć to trzecia. Na rysunku Rembrandta, którym opowiada zdarzenie zaraz po, po grzechu pierworodnym, Adam i Ewa są załamani. To taki szkic, taka, on sobie zawsze tak czytał i coś sobie tam rysował, ale to są genialne jego spostrzeżenia, bo to jakby taka pierwsza myśl, która się rysuje. Yy. Adam i Ewa są załamani, ale szatan za drzewem jest szczęśliwy, on się śmieje, wskazując palcem na drzewo, jakby ironizując, dlaczego dostało ono miano drzewa, poznania dobra i zła. Dotychczas pierwsi rodzice znali i doświadczali tylko dobro. Teraz doświadczyli tego, co to jest zło. Ból Ewy powtarza inna postać która w tym rysunku Rembrandta, zwłaszcza w porównaniu z tymi dalszymi innymi rysunkami z tej samej serii, można jedynie zinterpretować jako ból samego Boga. Tu po raz pierwszy pojawia się Boże cierpienie. Bóg doświadcza cierpienia. Dlaczego Bóg doświadcza cierpienia? U Boga nie ma czasu. Jest zawsze wieczne teraz. U niego jest niebo i grzech pierworodny, jest i odkupienie. W tajemnicy krzyża, w godzinie bolesnego osamotnienia, haniebnej męki, cierpienie Boga osiąga kulminacyjny moment. Chrześcijanin wierzy w Boga, który cierpi, ponieważ wierzy w Boga, który kocha. Skoro Bóg kocha człowieka, to Bóg także cierpi. Upadek, który pojawia się jako irracjonalne wydarzenie na zakończenie tego dramatu stworzenia, ukazuje wynikające z niego cierpienie oraz konsekwencje naszej wolnej woli. Zapewne we współczesnym świecie, kiedy tak wiele mówimy o miłosierdziu Bożym, u niejednego z nas rodzi się pytanie, jak Bóg miłosierny mógł dopuścić do tego. Mógł, ponieważ miłował człowieka, którego stworzył. Mógł, ponieważ zastosował środki zaradcze, które ponad aniołów mogą wynieść naszą ludzką naturę w hierarchii stworzenia. Dlatego w wielkanocnym egzultecie zaraz na końcu tego naszego tygodnia, który się rozpoczyna, będziemy śpiewać obłogosławiona wino Adama. To prawda, że Bóg osądził człowieka według czynów, ale najsurowiej osądził szatana dawnego węża, bo nie dawał mu żadnej nadziei. Ale dał nadzieję Ewie i jego potomkom, mówiąc: Sprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Kiedy Adam i Ewa spożywając owoc z drzewa poznania dobra i, zna, i zła, sprowadzają na siebie i na swoich potomków śmierć, to i drzewo rajskie zaczyna obumierać. A drzewo rajskie, nazwane dotąd drzewem poznania dobra i zła, zaczyna być, na, zaczyna być nazywane drzewem zakazanym albo drzewem życia i śmierci. Kiedy pierwsi rodzice, wbrew zakazowi Boga, sięgają po owoc tego drzewa, aby osiągnąć życie, otrzymują śmierć. Nie tylko śmierć, ale wygnanie z raju. I kiedy zostają wygnani z raju, to drzewo zaczyna obumierać. Tracą swoją pierwotną niewinność, tracą bliskość Boga, a drzewo zaczyna usychać. Wraz z wygnaniem pierwszych rodziców, drzewo przez przez którą przyszła śmierć na człowieka, również zaczyna obumierać, wydając jedynie ziarna, aby mogło kiedyś na nowo się odrodzić. Biblijne opowiadanie o zerwaniu owocu z drzewa zakonanego rozpoczyna historię ludzkości i dalszych planów Boga wobec nas. W tych planach ma ważną rolę odegrać nie tylko potomek Ewy, który zmiażdży głowę węża, ale również i drzewo, którego odtąd będziemy zwać drzewem życia. W ten sposób dochodzimy do drugiej nazwy naszego rajskiego tajemniczego drzewa. Drzewo życia i śmierci. Bo to drzewo to tak naprawdę to metafora naszej wolności. Naszej wolności, która decyduje albo sprowadza na nas śmierć, albo życie. Bóg jednak jest miłośnikiem życia, nie śmierci. Dlatego, aby słowa tzw. protoewangelii z księgi Rodzaju mogły się spełnić, Pan Bóg musiał dać program naprawczy dla ludzkości, rozpoczynając w ten sposób historię naszego zbawienia i odkupienia. Od samego początku, oprócz Ewy, naszej pramatki, wybiera Maryję na kolejną matkę ludzkości matkę swojego syna. Dlatego od samego początku osłania ją płaszczem niewinności, także od grzechu pierworodnego. Stąd mamy ten dogmat niepokolenego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Maria przed zwiastowaniem aleis anielskim jest przygotowana do tej roli. Bo kiedy Archanioł Gabriel udał się do Nazaretu ze swoim zwiastowaniem, gdyby Maria się nie zgodziła... Na, na to zwiastowanie nie poszedłby do żadnej innej niewiasty, bo ona, Maria, została wybrana już przed wiekami. Dlatego w pewien sposób była przygotowana do roli, którą ma odegrać w historii. Świetnie o tym mówi późnośredniowieczny obraz włoskiego malarza Michele de Matteo Sen w którym pojawia się nie tylko scena grzechu pierworodnego. Ale i drzewo życia, czyli drzewo naszego odkupienia. W trzecim tobie mszału arcybiskupa Berharka von Rora mamy takie szczególnie ciekawe zestawienie starej i nowej Ewy w dość idyllicznym krajobrazie ogrodowym. Miniatura pochodzi z mszału przeznaczonego dla arcybiskupa Salzburga i poprzedza liturgię na Święto Bożego, Narodze, Bo, Bożego Ciała. Pośrodku miniatury przedstawione jest drzewo, które rodzi zarówno owoce, jak i hostie eucharystyczne. W ten sposób miniatura łączy rajskie drzewo życia z drzewem śmierci, czyli z drzewem wiedzy z Edenu. Pomimo owoców dobra i zła rozłożonych po całej koronie drzewa, Miniatura z, z z Salzburga linią drzewa wyraźnie dzieli kompozycję na dwie części. Z jednej strony tego drzewa znajduje się zbawienie i miejsce to przeznaczone jest dla tych, którzy po zmartwychwstaniu przeznaczeni są do życia wiecznego, jak czytamy w Ewangelii. Po prawej stronie jest strefa zniszczenia. Jest ona dla tych, którzy po zmartwychwstaniu przeznaczeni są do wiecznego potępienia. Znajdująca się po prawej stronie Ewa, wręcza klęczącym u jej, u jej stóp swoim potomkom zakazany owoc. Wśród owoców po jej stronie, na koronie drzewa, pojawia się głowa śmierci. Koszący wąż owija się wokół pnia i ofiarowuje Ewie kolejny owoc, znajdujący się w jego paszczu. Wąż i czaszka wyraźnie sugerują, że Ewa, uwiedziona przez węża, biorąca od niego owoc, tak naprawdę śmie, sie, sieje śmierć pośród ludzi, pośród swoich potomków. Po lewej stronie drzewa jest Maryja jako eklezja, jako kościół. Na koronie drzewa, zamiast głowy śmierci, z tej strony, po której jest Maryja, wisi krucyfiks. Zamiast owoców, Maria Eklezja podaje jedną z hosti klęczącemu mężczyźnie, który otwiera usta, aby przyjąć komunikat. Drugą dłonią z drzewa życia Maria zrywa kolejną hostię. Na miniaturze Maria jest przedstawiona jako lustrzane odbicie Ewy, a tym samym ukazana jest jako zbawcze antidotum na upadek naszej pramatki. Również przedstawiony jest Adam, który siedzi między nimi, próbując ukryć się za drzewem, gestem dłoni oznaczającym smutek czy zawstydzenia zakrywa twarz. Pod dłonią, drugą dłonią Adama znajduje się banderola z napisem, którą by można przetłumaczyć oto śmierć dla niegodziwych, życie dla dobrych. Anioł towarzyszy Maryi, czyli Eklezji. I ludzkości znajdującej się po lewej stronie, a po prawej stronie, po stronie Ewy i naśladujących ją ludzi, znajduje się upersonifikowana śmierć. Obie postacie, anioła i śmierci, mają za sobą banderolę z tekstem. Obok anioła można prze, przeczytać mniej więcej treść, którą tak bym przetłumaczył, oto chleb aniołów będący pokarmem dla pielgrzymów. Napis obok śmierci można przetłumaczyć śmierć jest zła, życie zatem jest dobrem. Czyli można by to przetłumaczyć w ten sposób używaj życia, bo wkrótce przyjdzie śmierć. Albo powiedzieć te słynne słowa carpe diem, chwytaj dzień i nie przejmuj się niczym innym. Na miniaturze mszału z Salzburga mamy przedstawione Drzewo Życia i Śmierci, które jest rozwinięciem, takim mistycznym rozwinięciem rajskiego drzewa poznania dobra i zła. Jednak już w średniowiecznej mistyczce, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie chrześcijaństwa rozwinęło się przedstawienie samego Drzewa Życia, nazywane po łacinie Arbor Vitae albo Lignum Vitae. Drzewo Życia to typ krucyfiksu mistycznego, czyli wyobrażenia ukształtowanego pod wpływem mistycznego obrazowania sobie cierpienia i męki Jezusa Chrystusa. Celem takiego krucyfiksu mistycznego było wzbudzenie żarliwości religijnej wynikającej z męki Chrystusa i prowadzącej wiernych do mistycznego zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem. Już święty Benedyk z Nurski zapisał takie słowa. Narodziliśmy się na nowo przez chrzest i zostaliśmy odnowieni przez drzewo krzyża. Męka Pana powoduje zmartwychwstanie naszego rodzaju ludzkiego i jego gotowość powrotu przez łaskę do raju, którego utraciliśmy z powodu grzechu. Gdy Chrystus zapewnił nam schronienie w swoim krzyżu, Bóg zniszczył panujące nad nami. Żądło śmierci. Temu mistycyzmowi zakonów kontemplacyjnych wtóruje również pobożność ludowa. To właśnie we wnętrzach wiejskich kościołów najczęściej znajdujemy właśnie takie przedstawienia Arbor vite, czyli tego drzewa życia. Pojawia się również w popularnych obrazkach religijnych w XIX wieku rozdawanych podczas parafialnych misji. Tym rysunkom towarzyszą inskrypcje wierszowane oraz teksty pieśni religijnych mówiących o, o, o Wiernym Krzyżu, o najszlachetniejsze drzewo. We wszystkich naszych lasach nie ma żadnego takiego jak ty. Żadne ziemskie gaje, żadne cieniste altany nie wydają takich liści, takich owoców, takich kwiatów. Słodkie gwoździe, słodkie drewno, które dźwiga tak słodki i dobry ciężar. Drzewo życia. Pojawia się też bardzo często w tekstach literackich. Jak już wspomniałem, pojawia się w, w raju utraconym Miltona, ilustrowanym przez Williama Blake'a. To jedno z najważniejszych motywów tej księgi. Drzewo Życia pojawia się u początku naszej literatury, jak choćby w słynnej boskiej komedii Dantego oraz w ilustracjach do tego dzieła powstałe zaledwie kilka miesięcy temu ilustracja do trzeciej pieśni drugiej księgi, czyli do czyśćca Boskiej komedii Anna również łączy drzewo poznania dobro i zła z krzyżem Chrystusowym, drzewem życia, rzucając jakby cień, wskazując jakby drogę wyjścia z tej matni, w jaką wpadliśmy z powodu węża starodawnego. Drzewo rajskie daje cień Chrystusowego krzyża. W interpretacji chrześcijańskiej drzewo, które przyczyniło się do upadku pierwszych rodziców, stało się drzewem krzyża, które wyrosło na grobie Adama na Golgocie i przez śmierć Chrystusa Jego zwycięstwo nad śmiercią na nowo ożyło. Odtąd stało się wieczne zielonym drzewem, które otwiera człowiekowi drogę do nieba. Dlatego w boskiej komedii drzewo życia jest kluczem, do spotkania przez Dantego swojej ukochanej Beatrycze, która jest personifikacją teologii i początkiem jego przejścia z czyśca do nieba. Drzewo życia pojawia się także w Księdze Apokalipsy św. Świętego Jana w drugim rozdziale, który której apostoł opisuje znajdujące się drzewo pomiędzy rynkiem miasta a rzeką. Drzewo, które wydaje swój owoc każdego miesiąca, a jego liście. Służą do leczenia narodów. To opisane przez świętego Jana apokalipsytyczne drzewo życia w symbolice chrześcijańskiej oznacza drzewo Krzyża Chrystusowego. A 12 owoców, które zrodziło to drzewo, to 12 apostołów, którzy stali się fundamentami Kościoła. Zaś rzeka, która wypływa spod tronu Baranka, to oczywiście święte sakramenty Kościoła, które dają nam życie. Według średniowiecznej legendy o Krzyżu Świętym narzędzie śmierci Jezusa zostało wykonane bowiem z rajskiego drzewa. Tą legendę pięknie zilustrował Piero della Francesca w prezbiterium Kościoła Franciszkanów w Arezzo. Legenda powstała jako kompilacja różnych motywów biblijnych i, i tekstów apokryficznych, ale posiada jednolitą teologiczną myśl prowadzącą. Do takiego, można by powiedzieć, sformułowania, ponieważ upadek człowieka spowodowało drzewo rajskie, dlatego też odkupienie dokona się na drzewie krzyża, które stanie się drzewem naszego życia. Według tej legendy, Adam wypędzony z raju, otrzymał od Boga obietnicę, że przy końcu życia otrzyma oliwę łaski. I kiedy zbliża się jego śmierć, wysyła do raju swojego syna Seta, po tą obiecaną mu oliwę. Jednak nie otrzymuje jej Set od Boga, ale za to Bóg pozwala mu zajrzeć do ogrodu rajskiego. I podczas pierwszej wizji Set widzi na suchym drzewie dziecko i towarzyszący mu anioł oznajmia, że to jest Syn Boży, który zgładzi grzechy rodziców i stanie się obiecaną oliwą łaski, dającą możliwość człowiekowi ponownego wyboru i otrzymania na nowo nieśmiertelności i życia wiecznego. Jest to wyraźne nawiązanie do sakramentu chorych, do sakramentu do ostatniego namaszczenia. Po zakończeniu wizji raju, Set otrzymał od Michała Archanioła trzy nasiona, czyli trzy ziarna, które mają zostać złożone w ustach jego ojca w chwili jego śmierci. Owoce, które otrzymał Set, symbolizowały Trójcę Świętą. Cetr Czyli wysokość Boga Ojca, cyprys, wonność, czyli słodyczyna, sosna, mnogość nasion, czyli ducha świętego. I kiedy Adam umiera, Set wypełnia polecenie Michała Archanioła. W cieniu ogromnego drzewa ciało Adama zostaje pochowane w obecności jego rodziny. Trzy nasiona umieszczone w ustach Adama, zrosły się one w drzewo o wspólnym jednym pniu, znowu nawiązanie do Trójcy Świętej. I według tradycji Adama pochowano na Golgocie, które po łacinie przetłumaczono nazwą kalwaria. A ta nazwa oznacza czaskę, a po łacinie właściwie oznacza sklepienie czaszki. Tak nazwano miejsce, na którym ukrzyżowano Chrystusa, będącego górą, częścią pasm gór Moria, gdzie Abraham chciał złożyć swojego Syna na ofiarę Panu Bogu. Nie tylko dlatego nazywa się to miejsce czaszką, że tam wykonywano egzekucje na skazańcach, ale dlatego, że według tradycji, tam właśnie na tej górze, na Golgocie, znajdował się grób Adama i Ewy. Drzewo, które wyrosło na grobie patriarcha Adama, zostało ścięte i przeznaczone do budowy świątyni Salomona. Okazuje się jednak, okazało się jednak, Nieodpowiednie do tego celu. Dlatego Salomon zdecydował, że zostanie ono przerzucone przez strumień Siloe, aby służyło jako most. Królowa Saba, która wybrała się w podróż, aby zobaczyć Salomona i usłyszeć jego mądrość, właśnie przybyła do Jerozolimy i ma przekroczyć strumień Siloe. Zbliżając się do drewnianej kładki, nagle ma wizję, w której dowiaduje się, że zbawiciel zostanie ukrzyżowany na tym drzewie. Po którym ma za chwilę przejść, aby spotkać się z królem Izraela. Dlatego zanim przez niego przekroczy królowa klęka w pobożnej adoracji tego drzewa. Spotkanie królowej Saby z Salomonem odbywa się w takiej architekturze przypominającej świątynię. Królowa oddaje pokłon z szacunkiem dla króla. Scena jest bardzo uroczysta, pełna spokoju. Taka w nastroju renesansowego dworu. Podczas spotkania z Salomonem królowa wyjawia mu swoje objawienie, a równocześnie przypowiada Salomonowi, że pewnego dnia ponownie Żyd... panowanie Żydów zostanie zniszczone przez człowieka, który zawieśnie na belce tego drewna. Kiedy Salomon zastanowił się nad słowami królowej Saby, potraktował. To przesłanie jako ostrzeżenie dla niego od Boga. Dlatego nakazuje usunąć most, zatopić drzewo w sadzawce Siloe, bo ono spowoduje koniec Królestwa Żydów. Odtąd sadzawka Siloe zyskała uzdrowieńczą moc, o czym też często słyszymy w Ewangeliach. Kiedy nadeszły czasy mesjańskie i zbliżał się Wielki Tydzień, Żydzi przypadkowo odnaleźli belkę krzyża, belkę z dawnego tego drzewa, poznania dobra i zła, zatopionego w sadzawce siloe, wyciągnęli jej i z niej uczynili krzyż. A więc drzewo rajskie, przez które pierwsi rodzice zostali wygnani z raju, i ściśle połączenie z drzewem naszego odkupienia. Jak to sugestywnie okazuje obraz Luka Kranacha Starszego. W ten sposób drzewo rajskie poznania dobra i zła stało się drzewem śmierci i życia, potępienia i zbawienia, konsekwencji prawa i wyzwolenia poprzez Ewangelię. I kiedy ustawiono wykonany z tego drzewa krzyż na Golgocie, gdzie według tradycji znajdował się grób Adama i Ewy, rozpoczyna się odkupienie ludzkości. Dlatego na tym rysunku Blake'a. Na dole krzyża znajduje się nie tylko wąż, któremu Chrystus swoją zranioną nogą miażdży głowę, ale również u podnóża krzyża znajduje się ciało Adama i Ewy, których Chrystusowa krew obmywa z ich grzechu. Podobnie jest też na wielu naszych krucyfiksach, które mamy w domu, tam zawsze znajduje się, albo bardzo często znajduje się czaszka i dwa piszczele, zwłaszcza w tych dawnych XIX-wiecznych krucyfiksach. Według tej samej legendy o krzyżu, kiedy na drzewo krzyża spłynęła krew Zbawiciela, to suche drzewo wypuściło nowe pędy i na nowo ożyło. To dlatego u góry krzyża namalowanego przez Roberta Laudera znajduje się złamana gałązka, dopiero co wyrosłego pędu z wiosennym listowiem. Złamanie mówi o śmierci tego, który niesie życie. Ale za chwilę przez jego zmartwychwstanie całe drzewo ponownie zakwitnie. I bardzo ciekawe jest, już na sam koniec, bo wiem chyba, że już przedłużyłem. Bardzo ciekawe jest rozwiązanie drzewa krzyża w kościele dominikanów w Toruniu pod wezwaniem Świętego Jakuba pochodzące z XIV wieku. Rzeźba przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego, umieszczonego na wysokim, tym krzyżu o szerokim pniu i ramionach. Zwieńczenie krzyża stanowi... Koło takim sześciolistnym podziałem to taki uniwersalny symbol samego Boga, nieśmiertelności i czasu. A pod tą rozetą znajduje się gniazdo z pelikanem. Ptak z pochyloną głową rozrywa sobie pierś dziobem i karmi własną krwią dwoje swoich małych piskląt. Jest to bardzo częsty symbol eucharystyczny, a także symbol ofiary miłości zbawiciela dla nas. Pelikan karmiący swe swepisklęta nawiązuje do przebitego boku Chrystusa, z którego wypływają sakramenty święte. Na krzyżu nad głową Chrystusa jest umieszczona tablica z napisem Inri, Jezus z Nazaretu, król żydowski. W szerokości pnia krzyża wyrasta dwanaście pędów, po sześć z każdej strony. Z liśmi winorośli po bokach i na zakończeniach. Krzyż ozdobiony liśćmi i pędami, jest częstym przedstawieniem w gotyku. To jest właśnie to przetworzenie tej modnej podówczas legendy o drzewie krzyża. Przez swój splot pędy odrastające z krzyża tworzą ażurowe aur, aur, medaliony, w których są przedstawione postacie dwunastu proroków, a na banderorach, które trzymają w dłoniach, są zapowiedzi Starego Testamentu mówiące o Mesjaszu, a zwłaszcza o jego cierpieniu i odkupieniu, jak chociażby ten: Między złoczyńców został policzony, albo ten: Sinością jego jesteśmy uzdrowieni, albo ten ofiarowany był, gdyż sam tego chciał. Albo kolejny napis, lecz on został zraniony za nieprawości nasze. Chrystus ukrzyżowany na drzewie krzywa. krzyża to połączenie idei śmierci i odrodzenia. Głowa zmarłego w cierniowej koronie, z półprzymkniętymi powiekami i uwydatnionymi kośćmi policzkowymi, spada na jego ramię. Jezus ma przebity bok, a z serca symbolizującego życie i miłość wypływa krew oznaczająca pojednanie i zbawienie. Podobnie perizonium, które tak spływa obfitością, mówi o obfitości łask spłynących z tego drzewa życia. Drzewo życia jest ściśle połączone z Jezusem i jego męczeńską śmiercią. Z drzewa przyszła śmierć, z drzewa winno powstać życie. Ten, kto zwyciężył na drzewie, winien być na drzewie pokonany. Zgodnie z przekonaniem świętego Ambrożego, ukrzyżowany Chrystus jawi się jako nowe jabłko, nowy owoc z drzewa krzyża, przynoszący odkupienie i przynoszący nasze zbawienie. Albo, jak w miniaturze Mszału z Salzburga, jako hostia eucharystyczna, która spożywa, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne Ego ja wskrzeszę w dniu ostatecznym, mówi Chrystus. Proszę zobaczyć, jak wiele tych wszystkich połączeń już nie będę mówił o ikonie, o, 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 o krzewie winnym i o wszystkim innym, bo to za dużo, ale ta tematyka drzewa życia jest niesamowicie głęboka i myślę, że wchodząc w ten wielki tydzień, kiedy będziemy adorować drzewo krzyża, w wielki piątek, pomyślmy o tym drzewie życia, o, o, tych, o tych wszystkich mistycznych tajemnicach, które dotyczą naszego zbawienia. Dziękuję i przepraszam.